Wśród form wyznania grzeszności mamy też taką, którą nazywamy tropami. Oczywiście nie chodzi tu o termin myśliwski, jakbyśmy byli śledzeni z naszą grzesznością, tylko chodzi o termin akurat nie liturgiczny, muzyczny. Więc ta formuła jest nowa: w tym znaczeniu, że w myszale po Soborze Trydenckim takiej formuły nie było. Ale jest jednocześnie stara, bo nawiązuje do, do pewnej formy średniowiecznej. Mianowicie, wtedy, kiedy były rozbudowane melodie części stałych, jak na przykład kirie e dla zapamiętania melodii, pod skomplikowaną melodię podkładano tekst. I właśnie ten podłożony tekst pomiędzy Kirie a Eleison nazwano tropem. Takie Tropowane teksty mogły być też i inne: Baranku Boży, Święty Święty, nawet chwane w wysokości Bogu, zdarza, są takie tropowane w średniowieczu. Te, te zwyczaje zostały tak wyrugowane przez reformę trydencką, dzisiaj w formie aktu pokutnego powraca. Te tak zwane tropy w mszale Łacińskim są zaproponowane w jednej konkretnej wersji, w polskim mamy 11. Ale możliwe jest też formułowanie, w nawiązaniu do liturgii słowa, na przykład, jakichś yy, nowych określeń. Ten, ten pierwszy, taki najbardziej znany, Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu. Nawiązanie do tego, co Jezus mówi w Nazarecie, notuje święty Łukasz. Yy, o, o misji. duch pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym niósł dobrą nowinę. Y, Więzień głosił wolność. Dalej Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, y, też odwołanie do słów Jezusa, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I dalej Panie, który zasiada z poprawicy Ojca, aby się wstać ze Twoim ludem. Nawiązanie do listu Hebrajczyków. Chrystus jest tym, y, Chrystus, który wstąpił do nieba, jest tym, który Zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Więc widzimy znów zastosowanie Pisma Świętego w liturgii, zastosowanie przykładowe, natomiast ukierunkowujące y, 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 tak nasze myślenie. Panie, który, mówimy o tym, jak Jezus nam się objawia i dlatego mówimy o naszej grzeszności wobec niego. Nie mówimy, panie, zobacz, a ty, co, jacy, to my jesteśmy grzeszni. Tylko mówi, panie, ty jesteś taki i taki. Poczucie grzechu ma nas kierować ku niemu. Wobec niego stajemy z naszą grzesznością, i przez to, że rozważamy, jak on objawia swoje miłosierdzie, tym bardziej mamy odwagę właśnie do takiego stawania.